A kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. Wysadzili górę. Pogrzebali nas i siebie. O mój Boże, Mateo. Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. To był mój jedyny wybór. Musiałem znaleźć Matea. Mógł być wszędzie. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. Usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynię z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Z tą siłą woli oparliśmy się ich sile ognia. Domki były bezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Ta cząstka mnie chciała opuścić okopy, ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród uwięzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie nie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma.
widziałem takie rzeczy, skarbie, że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. Fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłbym bez szans.
jakimś czasie nie mogłem już patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia. Prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? On wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Najlepszego, Mateo.